Piłkarski Liga Trójmiasta, Ergol, PL3 Raport, przedostatni już w sezonie zimowym. Serdecznie witam Maćka Pawlaka. A ja witam Ciebie w sumie. Witamy serdecznie. Pusta hala już, to nie z tego powodu, że zawodnicy nie przyszli ze względu na koronawirusa, tylko po prostu skończyliśmy tydzień rozgrywkowy, przedostatni. No i co się działo? O tym już w dziale pierwszym. Co nowego? No to lecimy. Najpierw pierwsza liga. Tutaj można powiedzieć, że w zasadzie prawie, że znamy już mistrza. Mowa o Leśniewskim. Leśniewski wygrał 3-1 z Gazpromem Gdańsk piątkowego wieczoru. Mówię, że prawdopodobnie, ponieważ no, Leśniewski musi przyjść na ostatnie spotkanie, bo jeśli oddałby walkowerem, no to zgodnie z regulaminem jest minus jeden punkt, a to by mogło skutkować tym, że inne zespoły by jeszcze tutaj, filtry konkretnie, by mogły Leśniewskiego prześcignąć. Podobna sytuacja była kiedyś z Ego Sopot, pamiętam. Wiedzieli, że mają mistrza i już chcieli nie przyjść, ale się dowiedzieli, że jest walkower i punkt. Tak, z 2-3 lata temu było, tak było. Coś takiego. Tak, dokładnie. Więc Leśniewski wygrywa, jest bardzo blisko tytułu, historycznego sukcesu tak naprawdę, no bo nigdy jeszcze nie był mistrzem, chociaż tutaj Paweł Mazur, z którym rozmawiałem po zakończonym spotkaniu, powiedział, że to aż tak bardzo nie smakuje, bo to jest tylko 30 zespołów, a nie tak jak na trawie ponad 100, no i tam się jest najlepszym tak naprawdę w Trójmieście i okolicach, a tutaj to jest jednak troszeczkę mniejszy zasięg rozgrywek. Co jeszcze? Jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową. Historyczny moment, historyczna chwila. Konrad Wilczyński, drużyna JTI Polska, spółka z o.o. Pierwszy bramkarz w historii naszych rozgrywek, który uzyskał 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Tak. Mówimy o takim bramkarzu po prostu etatowym. Bramkarzu. Tak. Bardzo chciał go dogonić tego samego dnia Kamil Blicki, który ma 99 punktów, lecz nie udało mu się tego dokonać w starciu z Hansą Gdańsk. Aż sobie sprawdzę, ile mam tych punktów. Myślę, że sporo. Może mam nawet setkę, nawet nie wiedziałem o tym. No wiesz, czasami się udawało. Dobra, no to kończę, serdecznie gratulujemy. No, za chwilę będzie drugi bramkarz w historii, bo tak jak mówisz, Kamil Blicki ma 99 oczek, także on... A później on... dużo chyba dalej jest Artur Jeżdżewski. Artur jeszcze 30 punktów brakuje. Mniej więcej tak. To za 6 lat. No gdzieś tak. No to okej. Okay. Dobra, jeśli chodzi o drugą klasę rozgrywkową, tutaj mamy... Aha, jeszcze JTI, bo byliśmy przy Kądziu. Zakończyło sezon. Pierwszy, tak, zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej, który zakończył sezon. Nie wiem, czy liczyli na więcej, czy na mniej. Myślę, że już to, że byli w najwyższej klasie, to już można zapisać na im plus. Bardzo sukces. Też, sukces. Też, tak. I Hansa również zakończyła sezon w elicie. I Hansa również zakończyła sezon w elicie meczem z Kurendą. Nie wiem, przegranym co prawda, czy to niespodzianka, czy nie, no bo wszyscy w zasadzie mówili, że Kurenda się posypała, przyszli chłopacy, zagrali i z tą Hansą jednak wygrali. Dokładnie. Jeśli chodzi o koniec rozgrywek w drugiej lidze Dekpol, pierwszą ekipą, która zakończyła, jedyną, tak, w drugiej lidze. Ostatni mecz na remis ze State Street Bank, z tego co pamiętam, 3-3. No i dzięki temu remisowi wyszli na zero, bo już byli na minus 2 w pewnym momencie, więc udało się tutaj sytuację wyprostować. Dekpol będzie startował wiosną, State Street Bank też będzie na wiosnę oglądany, także trzymamy kciuki za te dwa zespoły. W drugiej lidze znamy podium, tylko nie znamy kolejności. Tak, no, oczywiście największe szanse Leśniewski. NRF. Przepraszam, już się przyzwyczaiłem do Leśniewskiego. NRF, potem mamy Oliwę Dognia i Lambadę Piotrka Nowosielskiego. W trzeciej lidze to był pierwszy zespół, który de facto zakończył rozgrywki w całym sezonie, czyli Freestyle Team Oskara Wójcik. Tak, dołączyły do niego Pomorski Urząd Wojewódzki i Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk. Tak, to się zgadza, czyli drużyny z podium tak naprawdę, bo już wiemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk i Pomorski Urząd Wojewódzki to są drużyny, które się stanie na podium. Tak. Wiadomo, że Okręgowa będzie na trzecim miejscu, a Pomorski może być na pierwszym. Serdecznie gratulujemy przede wszystkim Okręgowej Izbie Radców Prawnych Gdańsk, ponieważ no 13 sezon bodajże grają w piłkarskiej lidze Trójmiasta, Ergol, no i po raz pierwszy będą na podium rozgrywek, więc... Naczekali się, a ta 13 de facto nie jest dla nich jakoś wielce pechowa, a wręcz odwrotnie, można powiedzieć, że dla nich jest akurat szczęśliwa. Także serdecznie gratulujemy. Dobra, gość tygodnia. No, gość tygodnia to osoba, o której już tutaj wspominaliśmy. Historyczny moment, historyczna chwila. Konrad Wilczyński, JTI Polska, spółka z o.o. Pierwszy bramkarz w historii naszych rozgrywek, który ugrał 100 punktów. Także słuchamy tego, że bohatera przedostatniego tygodnia sezonu zima 2019-2020. Dzisiaj z nami zawodnik, który mierzy 1,96 m. Kabel od mikrofonu wyciągnięty na maksa, żebyśmy się zmieścili w kadrze. A z nami Konrad Wilczyński.
JTI Polska. Jesteście po naprawdę bardzo konkretnym meczu, w którym zwrotów akcji było dużo. Między innymi były bramki, chyba bramka strzelił bramkarzowi i to Artur strzelił tobie, czy ty Artur? Artur mi, po znajomości, tak. Korespondencyjny pojedynek w tym wypadku dla niego, natomiast mimo wszystko ty też próbowałeś go zaskoczyć. No tak, tak, udało się tam jakąś asystę zaliczyć, ale no schodzimy z remisem, więc... Podzieliliśmy się punktami i myślę, że mecz był naprawdę emocjonujący. No, warto wspomnieć, że spróbuj troszkę tutaj bliżej, żebyś nie uciekał z kadru. Warto wspomnieć, że strzeliście bramkę na wagę remisu 3 sekundy przed zakończeniem czasu. No tak, walczyliśmy do końca, tak jak zawsze gdzieś tam próbujemy walczyć do końca, mimo wyniku, czy porażka, czy wygrana, to gramy od pierwszego do ostatniego gwizdka. I twój donośny głos na pewno w końcówce meczu pomógł zmotywować kolegów do cięższej pracy. No, na pewno to tak zawsze działa, że trzeba walczyć. No. Okej, słuchaj, przechodzimy do pytań z klasycznej szóstki, czyli twoja ulubiona drużyna piłkarska. Jaka to ekipa? To jest Juventus Turyn. Kibicuję od dziecka, można powiedzieć, zarodziłem się jak grał tam Alessandro Del Piero, więc od tamtego momentu kibicuję Juventusowi. Jeszcze te czasy jak strzelał piętką Borussii Dortmund? Dokładnie. A rzeczywiście Alex miał się czym pochwalić, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne. No jak ocenia jakieś szanse w tym sezonie, to od Lyonu niespodziewanie dostają brameczkę i zrobiło się trudno. No, całe szczęście grali na wyjeździe, więc jeszcze mecz u siebie to jest szansa, chociaż mam takie trochę wątpliwości co do obecnego trenera, czyli Sarriego, jednak nie preferuje tego stylu, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Myślisz, że Krysia da radę i odrobi stratę? Tam nie tylko Krysia gra, więc wydaje mi się, że cały zespół musi się zmobilizować, żeby coś osiągnąć w Lidze Mistrzów. Oby tak było, bo Juve rzeczywiście jest ciekawą drużyną i trochę szkoda, że od tylu sezonów jakoś nie mogą przebrnąć przez pełne rundę, jak już dochodzą do finału, to przegrywają. No ale Juventus sporo finałów przegrał tak naprawdę, uczciwie mówiąc. No przegrał, no ale też doszedł do wielu finałów, więc no jednak jest tą topową drużyną, więc no życzę im jak najlepiej. I od Juventusu przechodzimy do pytania numer 2, czyli jaki zawodnik wywarł na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o umiejętności w Peltrze Erkor? Osiołek z Ego Club, teraz grał tu na hali w Team Kurendzie, więc on, jednak ta piłka jego przy nodze jest przywiązana, jest naprawdę, naprawdę umiejętności ma wielkie. Przede wszystkim technika użytkowa u niego jest na poziomie wyższym od wszystkich, myślę, w lidze. Dokładnie tak, technika użytkowa nie tylko na boisku, ale pewnie też poza. Dostałeś coś od niego w sieci? No tak, tak. W historii tak na pewno, więc nawet nie próbuję sobie przypomnieć ile, ale na pewno było. Okej, czyli osiołek po raz kolejny. I pytanie numer 3. Wasze cele na nadchodzący sezon już na murawie? Znaczy no tam będziemy dalej się bili w pierwszej lidze, więc... Przede wszystkim utrzymanie i no się śmieję, że naszym celem jest zawsze urywanie punktów, tym z góry, a tym z dołu oddajemy, więc mam nadzieję, że gdzieś środek tabeli będzie na spokojnie, no zobaczymy, czy coś więcej się udało ugrać. Zazwyczaj wszyscy tutaj wspominają, że albo walka o utrzymanie, albo o awans, a tu widzę stabilizację, środek tabeli na spokojnie. Znaczy tak, no mieliśmy przyjemność grać na hali w pierwszej lidze, jednak trochę to są wysokie progi, co prawda no zawsze to jest jakaś tam lekcja, która no, gdzieś tam może coś przynieść. Mam nadzieję, że to się przełoży później na Orlik, no ale to jest tak, wydaje mi się, troszeczkę za wysoko, jeżeli chodzi o nasz zespół. Słuchaj, powiedz mi, jak, jeżeli chodzi o najbardziej pamiętny mecz, twój występ w Lidze Peltrze Ergol, co ci się najbardziej kojarzy? Najbardziej wspominam mecz z Filtrami, jeszcze reprezentowaliśmy Barwy Dre. Wtedy wygraliśmy z nimi bodajże 6-2, ale to był nasz taki topowy, wydaje mi się, mecz, gdzie no, udało nam się z nimi wygrać chyba jedyny raz, jaki to osiągnęliśmy. W jakiej lidze wtedy graliście? Czy to był puchar? Wtedy graliśmy na hali w pierwszej lidze, ale jako zespół Dre.
No ale ja pamiętam, że tam była taka ultra mocna ekipa. Tak. Tam zajęliśmy chyba bodajże trzecie miejsce ogólnie w całej tej, więc mieliśmy też mocniejszy zespół, no ale faktem, no też graliśmy częściej, bo było więcej możliwości, a teraz już wiadomo, rodziny, prace, się trochę ludzi porozjeżdżało, więc no to mogło po prostu źle wpłynąć i się rozsypaliśmy. Okej, okay, czyli, no ale zaczną wracać za kilka lat, jak się odchowają dzieci, wrócą z zagranicy i zacznie się dziać. Pytanie numer 5, do kogo porównałbyś swój styl gry? Czy to będzie Jose Ruiz, czyli Levert, bramkarz, który nabił sobie dużo bramek i asyst? Tutaj chciałem też wspomnieć, że jesteś od Maćka Pawlaka, właśnie usłyszeliśmy, że jesteś pierwszym bramkarzem w historii ligi, który osiągnął 100 punktów w punktacji kanadyjskiej. Gratuluję serdecznie. A, dziękuję. No to sporo lat tu się gra, więc no to tak się zbierało, więc się też cieszę, jakiś tam mały sukces jest. A jeżeli chodzi o mój styl gry, to wydaje mi się, znaczy tak najbardziej ikoniczną postać, którą gdzieś tam najbardziej sobie chwalę, są dwie, jest to Gianluigi Buffon i Artur Boruc, więc no tak gdzieś tam się człowiek od małego na nich wzorował. No do dzisiaj grają obydwoje, więc w piłkę, więc no jeszcze żywe legendy, można powiedzieć. Wracamy do kadru, a ja chciałem jeszcze tylko dodać, że patrząc na twój temperament na boisku, to chyba jednak z Borucą oglądałeś częściej, co? A nie wiem, tak po prostu wychodzi to samo z siebie. No to jest miejsce, gdzie po prostu człowiek ma jakąś odskocznię, może troszeczkę uwolnić te emocje i myślę, że to też jest jakaś forma takiej odskoczni. Z całą pewnością jest masa takich zawodników, którzy poza boiskiem są mega spokojni, a na boisku się odpalają, no ale rzeczywiście gdzieś ta odskocznia musi być, masz rację. I ostatnie pytanie przynajmniej, co gdyby nie piłka? No myślę, że to co można połączyć w sumie teraz, bo to jest i tak i żona, i córka, i praca. Dodatkowo jeszcze teraz szykuję się do półmaratonu, który będzie w Gdyni, więc no jeszcze, że tak powiem, dorzuciłem sobie bieganie, co prawda na poziomie amatorskim, ale jakiś tam dodatkowy, jaki aspekt w życiu się pojawił. A raczej aeroby, jak rozumiem? Nie, bieganie, po prostu bieganie, tylko, żeby mieć kondycję. Czyli jakby nie masz jakiegoś tam planu na niesamowity wynik, tylko na ukończenie półmaratonu. Dokładnie tak. Okay, a czy szykujesz się może potem w dalszej kolejności do czegoś więcej, jakiś Ironman? Nie, to już za dużo po prostu stawy by nie wytrzymały, bo to przy mojej wadze niestety, ale już ten półmaraton już jest taki, że tak powiem, na granicy. Życzę powodzenia w maratonie, mam nadzieję, że ukończysz z dobrym wynikiem, albo że w ogóle ukończysz, i powodzenia w nadchodzącym sezonie. Tobie klasycznie jak najmniej bramek, jak najmniej piłek w sieci. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam. No i Kądziu w zasadzie zasłużył był tutaj na te 100 punktów, no bo on znakomicie broni, ale też często się podłącza pod akcje ofensywne, potrafi podać, potrafi strzelić. Robi przewagę. W tym sezonie też tutaj w hali kilka bramek, przecież kilka asyst i kilka kartek. Sam mu dałem, pamiętam, tak. Sam mu dałem, ale chyba dwie miał, może trzy, bo wiem, że też Artur Jerzewski ma trzy żółte kartki, więc tutaj pauzą był zagrożony. Kądziu na pewno dwie, nie wiem, czy też właśnie nie trzy. Ale to nie o tym. Przede wszystkim właśnie te 100 punktów, także serdecznie gratulujemy. Życzymy oczywiście co? Drugiej paczki, czyli 200, żeby niedługo pękło. Zobaczymy, Kądziu, jak szybko tego dokonasz. A może już tutaj, że tak powiem, po powiększeniu rodziny Kądziu dokona tego w momencie, kiedy tutaj członek jego rodziny będzie już też biegał z nim po boisku. Nie wiadomo. Będziemy się przyglądać. Dobrze. Dzięki, Kądziu, za wywiad, a przed nami statystyki. Dobra. Najwyższe zwycięstwo tygodnia. Lambada i Pomorski Urząd. A patrz, a chciałem ci zadać pytanie, czy wiesz? Jak przeciągnąłeś, to już wiedziałem. Dobra, okej. Dziewięć bramek przewagi, Lambada do zera z Aide Media Friends wygrała, natomiast Pomorski Urząd Wojewódzki wygrał 11-2 z młodymi, bajecznymi, technicznymi, najlepszym strzelcem. Łukasz Boroń. Tak jest, Łukasz Boroń. On również tutaj w punktacji najlepszy, a asystent to najlepszy
Krzysiek Jurczak. O, coś nowego. O. Krzysiek Jurczak, Pomorski Urząd Wojewódzki. Więc Pomorski Urząd Wojewódzki tutaj zdominował statystyki tego tygodnia. Dużo już dobrego o tym zespole mówiliśmy. Fajnie, że znalazł się w debiucie na podium. No i zobaczymy, jak będzie sobie radził oczywiście na trawie. Fajna walka w ogóle, jeśli chodzi o Łukasza Boronia i Marka Kwaśnika w kontekście króla strzelców trzeciej ligi. Tak, jeśli tam o asysty Łukasz walczy, a Marek ma chyba jedną bramkę. Jedną bramkę straty ma. I jeden mecz mniej, także patrząc po średnie zdobywanych bramek, to na koniec faworyt, na ten moment. Na Marka Kwaśnika 1,15, tak, Łukasza tutaj myślę, że gdzieś 5,56 nawet kurc, no bo Marek jeśli przyjdzie, to myślę, że ma dużą szansę strzelić kilka bramek, chociaż grają z Żurawiami, a Żurawie to niewygodny zespół, zresztą no, w czub tabeli tak naprawdę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, dużo na tygodnie przed nami. Drużyna tygodnia, Balticon, tutaj jedna z rewelacji naszych rozgrywek tego sezonu, debiutant to trzeba zaznaczyć, trzecia liga, tak już tutaj parę razy w PL3 raport mówiliśmy, trzecia liga, może nie zasłużenie, bo nie znaliśmy tego zespołu, ale po bardzo pechowa może nawet, no bo walczyli jak równy z równym przeciwko JTI, przeciwko Jurkomowi, przeciwko Lambadzie, przeciwko drużynie A, jeśli dobrze pamiętam, i ostatni zespół, teraz już zgubiłem, bo to było 2 miesiące temu prawie, że tam ale i tak jest, i tak. Był... Nieistotne. Dokładnie. Nieistotne. Tak. Więc Balticon wszedł do trzeciej ligi. No chociażby po tych drużynach, które wymieniliśmy, bardzo ciężka grupa, to była grupa C na pewno. I w tej trzeciej lidze bezkonkurencyjny raz się potknął w poprzednim tygodniu, potknął, no przegrał po prostu z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, który po prostu był akurat tego wieczoru lepszy. No i co? I wiemy już, że na pewno Balticon będzie miał medal w tym sezonie, tylko pytanie teraz, z jakiego kluszczu? Albo srebro, albo złoto. Dokładnie. Tutaj kurs? No myślę, że są faworytem meczu z Żurawiami, to na pewno. Ale muszą wygrać. Muszą wygrać, bo remis spowoduje, że będą mieli taką samą liczbę punktów, jeśli dobrze kojarzę, jak Pomorski Urząd Wojewódzki, a co na tym idzie, patrzymy na regulamin, a w regulaminie jest napisane, że w tej sytuacji zwycięzcą jest ten, który ma lepszy bilans bezpośredniego spotkania. A tutaj 4-3 wygra Pomorski Urząd Wojewódzki. Dobra. Lecimy po składzie szybciutko. Dominik Skopiak w bramce. 8 goli jako bramkarz. Chociaż czasami też z tej bramki był zdejmowany, no, były kłopoty kadrowe w pewnym momencie. Dużo tam było mieszanie. Tak. Ja z Dominikiem spędziłem kiedyś 3 godziny na obwodnicy. Porozmawialiśmy trochę o PL3. Akurat się spotkaliśmy samochód za samochodem w sytuacji, kiedy był bardzo groźny wypadek. To może taka no, niezbyt fortunne zdarzenie i niezbyt miłe okoliczności, ale bardzo miło się spędziło ten czas wspólnie. Minęło dosyć szybko, pomimo, że to ani nie było ciepło, ani już, pamiętam, nie było jasno. Już tak zaczęło się robić ciemnawo, ale... Aha, no dobra, w złą stronę brniesz. Potem już tak powinniśmy powiedzieć, dokładnie. Darek Rybakowski, kapitan tego zespołu, nie zawsze też grał w tym sezonie, ale był. Ale zawsze był na spotkaniach, dokładnie. No Marek Kwaśnik, zdecydowanie największa gwiazda, MKS Władysławowo, to wiemy, okręgówka, lider okręgówki. Okręgówki, czyli szóstego poziomu rozgrywkowego de facto, tutaj jeśli chodzi o Pomorski Związek Piłki Nożnej. No, Marek 22 gole, 9 asyst. Myślę, że możemy powiedzieć, że nie tylko największa gwiazda trzeciej ligi, ale też, przepraszam, Balticonu, tylko też właśnie jedna z większych gwiazd trzeciej ligi. Nie ma nic do dodania. Bardzo dobrze. Mariusz Maciejewski, 8 goli, 6 asyst. Kamil Jabłoński po 6 i asyst i goli. Mariusz Dywicki, Michał Surawski, Aleks Nowak. Tych dwóch ostatnich no to już znamy z innych zespołów. Teraz transfer do Płotek z Mebel. Jeśli chodzi o Michała. Michał Surawski przechodzi, w zasadzie przeszedł z jesieni na zimę transfer Wóz Balticon, teraz znowu Balticon Płotek na wiosnę, także Michał widać szuka swojego miejsca tutaj na ziemi, jeśli chodzi o nasze rozgrywki. A Aleks Nowak, nie pamiętam, powiem szczerze, gdzie grał jesienią, ale też Wóz. No to dobrze, zaufany. Zaufam tobie, skoro tak mówisz, tak musiało być. Michał Wolański, Adrian Kuciapski, Grzegorz Łacny, to ci panowie, którzy tworzą Balticon. Balticon raczej nie wystartuje w sezonie wiosna 2020, a szkoda, no bo grać w piłkę potrafi.
Tak, tylko tam paru chłopaków odchodzi po swoich macierzystych klubach, tak, dodajemy takie transfery. Niektórzy nie mogą i tak po prostu i zostanie. Tak się stało, ale być może za rok będziemy mieli znowu okazję Balticon tutaj gościć w Ergo Arenie. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, czy mistrza, czy wicemistrza trzeciej ligi, ale też mam nadzieję, że Balticon się zmobilizuje i przyjdzie na zakończenie sezonu zimowego po nagrody, żeby się spotkać, żeby poznać też inne ekipy, tak troszeczkę innego punktu widzenia. Balticon drużyną przedostatniego tygodnia, rozgrywek zima 2019-2020. Jak zawsze parę słów również na naszej stronie, także serdecznie zapraszamy do artykułu o Balticonie. No i co? I serdecznie gratulujemy znakomitego występu w debiucie, bo to też trzeba podkreślić jeszcze raz. To nie jest łatwe wejść od razu na taki poziom, jaki zaprezentował nam Balticon. Dziękujemy. Dobra, temat tygodnia przed nami i potem już tylko krzywe zwierciadło. Moi drodzy, ostatni tydzień przed nami. Jeszcze nie wszystko wiemy, bo rozstrzygnięcia w poszczególnych ligach jeszcze nie nastąpiły tak naprawdę. No ale już wiemy, że 13 marca, to jest piątek, nie wiem, troszeczkę pechowo może. Boję się. No i dobrze. Zakończenie, oficjalne zakończenie sezonu jesień 2019 i zimy 2019-2020. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy coś ugrali w tychże sezonach, ale również pozostałe ekipy tak naprawdę, bo to chodzi o to, żebyśmy się integrowali, żebyśmy się spotykali, poznawali, potrafili, że tak powiem, znaleźć wspólny język. No a wiadomo, że w Ego jest o to łatwiej. Tak. Im później, tym łatwiej. To jest dobre. To mi się podoba. Pamiętajcie, 13 marca 2020, 21:30, wstęp wolny dla wszystkich zawodników PL3 oraz ich znajomych, z którymi przyjdą. To też tutaj warto zaznaczyć. Dla najlepszych Ego również ufundowało, tutaj musimy wspomnieć, vouchery na bar, także no, nikt tutaj nie będzie się czuł pokrzywdzony na pewno w żaden sposób. Serdecznie zapraszamy. Gala z podsumowania dwóch sezonów. Zawsze one były no, z pompą. Zawsze więcej ludzi się pojawiało, uczestników, zawodników, osób odbierających nagrody, ich znajomych, także już wiem od sterty, że przyjdzie. Tutaj Jędrzej dzisiaj mi mówił, że się pojawi ze swoją drużyną, także myślę, że będzie się działo. Nie jedni na tym zakończeniu już pogubili puchary, medale. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Natomiast od razu muszę wspomnieć vouchery, które dostaniecie, moi drodzy. Zarówno te drużynowe, jak i indywidualne będą ważne do końca kwietnia, więc pamiętajcie o tym, do końca kwietnia można zrealizować nagrody, jeśli chodzi o te dwa sezony, które będą za nami. No i chciałbym po prostu, żebyście o tym tutaj naprawdę pamiętali, bo potem chłopacy z Ergola, już dokładnie, ciężko to zrealizować i chłopacy z Ergola mają duży kłopot i ból głowy, co z tym zrobić. Także informujemy teraz, oczywiście będziemy jeszcze informować poszczególne drużyny, kapitanów, indywidualnie tutaj każdego, żeby też nie zapomniał o tym, że do końca kwietnia można te bony zrealizować. Będziemy się bawić 13, tuż przed rozpoczęciem edycji Wiosna 2020, także tak fajnie udało się to dopiąć, te terminy, bo często było tak, że zima kończyła się w momencie, kiedy już trzeba było grać wiosnę i to zakończenie było w trakcie wiosny, a to też się tak wszystko jakoś dziwnie zlewało, także teraz się udało to wszystko płynnie, tak zgodnie z hierarchią, zgodnie z chronologią może, o tak bardziej, dopełnić tego wszystkiego. Zapraszamy jeszcze raz wszystkich. 13 marca widzimy się w Ego Club Sopot, Krzywy Domek, chyba wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Krzywe Zwierciadło, przedostatnie już z tego sezonu przed nami. No zobaczmy co tam było. Dzięki Maćko, widzimy się za tydzień oczywiście. Do zobaczenia.